Witamy. Cześć. Korzystając z okazji wyjścia z psem na spacer. W tym ciężkim okresie akurat to nam wolno, no to idziemy z psem. No i w związku z tym, że bardzo nam was brakuje, postanowiliśmy nakręcić parę chwil, parę słów i pobyć z wami. No i tak pomyśleliśmy, że w związku z tym, że bardzo często wypowiadacie się na YouTubie, na Messengerze, na Instagramie, w komentarzach, proponujecie nam różne lokalizacje, mówicie, co jest fajnego, co może mniej fajne, co warto zmienić, postanowiliśmy, że zapytamy was o radę. No i w związku z tym mamy do was prośbę. Tak, chcielibyśmy was zapytać o radę na temat naszego kolejnego wyjazdu motocyklowego. Kolejnego długiego, czyli 2-3-tygodniowego wyjazdu motocyklowego. Dlatego bierzemy pod uwagę trzy opcje, które za chwilę będziemy chcieli wam przedstawić. Mamy oczywiście kilka założeń dotyczących takiego wyjazdu. Oprócz tego, że mają to być 2-3 tygodni, nie chcemy zmieniać motocykli, zostajemy przy swoich przez cały ten sezon. Podobnie jak wcześniej, planujemy dużo noclegów pod namiotem, w miarę oczywiście możliwości pogodowych. A co do możliwości pogodowych, to jak już znacie Aguś, powinno być w miarę ciepło i jak bezdeszczowo. Tak, i jak najmniej deszczu. Oczywiście jak zawsze będziemy szukać ciekawych, nietypowych miejsc, takich trochę nieoczywistych, w których większość ludzi nie odwiedza i nie przebywa. Oczywiście chcemy unikać dróg ekspresowych i autostrad oraz cały wyjazd zakładamy, żeby był rozsądny finansowo. Rozważamy trzy lokalizacje. Pierwsza z nich to Rosja i Nordkap, druga to Alpy i trzecia Gruzja. Każda z tych tras wiąże się z pokonaniem między 6 a 8 tysięcy kilometrów, z pięknymi widokami. Każda ma też swoje plusy i minusy, o których za chwilę opowiem. Pierwsza trasa, którą chcę wam zaproponować, to trasa przez Moskwę, Petersburg, Murmańsk, zdobycie przylądku Nordkap i powrót Norwegią do Polski. To jest około 8,5 tysiąca kilometrów. Zakładamy te 2-3 tygodnie na przejazd, raczej 3. Oczywiście piękne widoki, natomiast największe obawy Aguś to jest kwestia możliwych opadów deszczu, temperatury. No i jakoś tak chyba nie do końca czuję flow z Rosjanami. Druga z wybranych przez nas tras to trasa w Alpy. Wiąże się ona z przejechaniem w podobnej ilości kilometrów. Na pewno chodzi nam o to, żeby jak najwięcej przełęczy przejechać, ale takim głównym celem to dotarcie do trasy Wysokich Alp na pograniczu z Francją. Takimi dodatkowymi atutami na pewno jest to, że będzie pewnie dużo zakrętów, dużo ciekawych widoków, pewnie dobra temperatura. Z minusów może to, że nic nieoczekiwanego. Mało nieoczywistych miejsc, pewnie mało nietypowych ludzi. Wszystko mocno europejsko. Trzecia nasza propozycja to Gruzja. Gruzja to przejechanie około 6 tysięcy kilometrów na dojazd, bo planujemy jechać przez północną Turcję i wracać przez Ukrainę. No i około pewnie 1,5 tysiąca po Gruzji, po najpiękniejszych drogach, przełęczach. Gruzja to oczywiście bardzo nietypowe miejsca, bardzo ciekawi ludzie i to są niezaprzeczalne plusy tej trasy. No i to jest na pewno też lokalizacja, o której żeśmy myśleli już w zeszłym roku. Tak. Natomiast widzimy też oczywiście zagrożenia i minusy. Pierwszym z nich są chociażby drogi w Gruzji, miejsca, w które chcielibyśmy wjechać, w których Aguś ze swoim NC750X mogłaby mieć problem. Na pewno. Plus do tego pewnie by się nic nie stało, gdyby jeszcze jeden rok umiejętności motocyklowych mogła sobie spokojnie poszlifować. I to chyba w naszej ocenie największe zagrożenie. No do tego może bym dorzucił jeszcze tylko temperaturę w północnej Turcji w lipcu, która może być rzeczywiście nie do zniesienia. Jak widzicie, mamy trzy alternatywy i mamy do was prośbę, abyście w komentarzach na YouTubie, Instagramie, na Facebooku podpowiedzieli nam, jaką lokalizację i dlaczego byście wybrali. My chętnie posłuchamy waszych opinii, będą to dla nas drogocenne wskazówki. Chcielibyśmy, żebyście także napisali nam, z jakiej lokalizacji chcielibyście zobaczyć serię kolejnych filmików.
Na koniec dla przypomnienia rozważamy trzy trasy. Moskwa z Nordkapem, Alpy i Gruzja. Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału Po Wsi Girki, dzięki czemu będziecie otrzymywać na bieżąco informacje o kolejnych odcinkach i kolejnych filmikach. Mamy ze sobą czapsa. I mamy jeszcze jednego współtowarzysza spaceru. Oto on. Subskrybujcie i dzwoneczkujcie i łapkujcie kanał. Nie wiem, czy wiecie, ale będę z nimi na motorze jechał. I chyba kręcił filmiki też, co? No. Będziemy wrzucać na kanał? Tak. Dobra, to co, pozdro? Pozdro. Zobaczcie, a Franek już trenuje jazdę na moto. A teraz zapraszamy Was na bałkańskie wojaże w pigułce, czyli 8 odcinków w niecałe 15 minut. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Miłego oglądania i liczymy na Wasze komentarze i opinie dotyczące kolejnego naszego wyjazdu. Do zobaczenia! I się zblokował. No, ty dobra. Ty zaczynasz? Też. Ty zaczynasz. Cześć, witajcie. Nic nie powiesz więcej? Cześć, witajcie na naszym kanale Po Wsi Girki. Zaczynamy dzisiaj pierwszym filmikiem z... No brawo, brawo! Halo, halo. Ale ja jestem cała. Pani jest cała. Ani ryski, trochę. Urysowałaś mi nowy kufer, patrz. O Jezu. Piżamka. To nie jest piżamka, sprostujmy, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, będzie to brała tylko po to, żeby pójść do toalety. Co? Przyznaj się, co miałeś dzisiaj, jak szedłeś rano do toalety. No, nie miałem, nie, do toalety nie, poszedłem tylko po te spodenki. A gdzie byłeś w tych spodenkach? Po te spodenki. Ale gdzie byłeś? Przy moto. Ale założyłeś je? No, na chwilę. Bardzo ci się podobają. Bardzo. Dobra. Bacik szybko, ale marchewka długo. O. Jajeczniczka i kawka była przepyszna, kochani. Jak się czujesz w ogóle? Czułaś wtedy w jeździe w deszczu? Fantastycznie. Ja już siadam z motocykla i mogłam się schować w budce. No, monety nie wrzuciłaś. Spróbuj zegarkiem przyłożyć. Co? Jest! Pralnia? Jest! Znalazła pralnię. Jest pralnia! To jest to samo z Włoszech? To jest moje ulubione miejsce. Ej, pachnie persilem. Czujesz? Szli, szli i doszli. Zapraszam. You welcome. Jestem. Rano wcześniej ruszamy, żeby o 15 zrobić koniec i jeszcze skorzystać z uroków wody, słońca. Dzień dobry. Jakaś nowa restauracja? Restauracja? No. No i co? Jak chce się pić, to można albo się wody napić, albo pół arbuza wpitolić. Uwaga. Dumnie, dumnie możemy stwierdzić. Idziemy na plażę. Pójdziemy na pizzę w jedno miejsce. Dobra, ile trzeba piw wypić, żeby mieć dzień żółw? Zapytaj Sepka. Prawdziwa Dziunia z Dziunią, z tym wypiętym tyłkiem. Uwaga, szykuje się do wyjścia na miacho. Dobra jest, co? Weź taki dogodź. Zabierasz ją na moto, a ona mówi, nie, ja chcę jachtem. Jestem posrana ze strachu. Ja pierdolę, jeszcze trzeba zjechać. Nie ma windy. Gotę, dziennie sobie pierdolę. Nowa Dziunia. Nowa Dziunia.
Gdzie on mnie zabrał? Zamiast na plażę? Mały Czarnobyl. Do takiego hotelu? Kochani, jak mówi, pytałyśmy się ostatnio, czy nie chciałabym być teraz zamiast na tym kempingu, to w takim wypasionym hotelu, rozumiesz? Rozumiem, że dlatego mnie tutaj zabrałeś? Tak. Proszę bardzo. Ach, trzeba się napić jakiegoś piwka, bo cały dzień na plaży. A Karlowacko? Karlowacko nie, ale wiem, że pan lubi kawę, kawka też. A z nalewaczka nic pani znajdzie? Nie chciałabym. Zenek! Mamy coś z nalewaka? Karlowacko jest. To poproszę. Może być? Tak. Gdzie jesteśmy? Za Katarem. W nocy ile było stopni? W ciągu dnia jechaliśmy w 300, a spaliśmy w zerze. Dlaczego było zimno? Bo przekrywaliśmy Dlatego się... było zimno, ponieważ jesteśmy w górę. Ale jeżeli ktoś ma śpiwór, to generalnie może się przekryć tym śpiworem i jest mu już dużo, dużo cieplej. Niestety my nasz musieliśmy użyć na podłożenie pod nasze plecki. Dlaczego? Dlatego, że materac nie miał powietrza. Dlaczego? Aguś zostawiła korki od materaca na poprzednim polu namiotowym. Czemu mnie to nie dziwi, nie? Aczkolwiek przy naszym szczęściu podczas tego wyjazdu do różnych sprzętów elektronicznych chyba bym się nie zdziwił, jakby po prostu stracił zasięg i się utopił w tej wodzie. To już wszystko, wszystko biorę pod uwagę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień żula numer 2. Lekko wymuszony koreczkiem do materaca, ale jest materac cały zdrowy. Proszę. I zestaw dnia. Chipsy. I soczek. Plażowanko, opalanko, kompanko. Coś jeszcze chciałabyś tutaj dodać? Tak, ale nie wypadaj. Tak to się kończy. No. Oczy tylko chodzą tak. To jest filmik serii, ile jest w stanie pomieścić taka mała dziunia? Co ty robisz? Trzeba zobaczyć, czy nie ma oleju. No, no na pewno. Szczególnie tam, gdzie są ciuszki. No. Ogarnęliśmy internecik. 40 zł za 20 giga. Pozdrawiamy Plusa, który za tyle giga skasowałby jakieś 8 albo 10 tysięcy złotych. Brawo, brawo. Idziemy na aferę. Bo inaczej nie przejdziemy w ogóle. Tak, tak, tą panią przeoram jutro. Jak przyjedzie to od 20, to będzie szorała nosem po ziemi. Ten i karten. Dzień dobry, międzymiastowa, łączę, łączę. Kartę. Bankomatową? Uteni karten. I co? Działa. A może zadzwoń do tej budki w Austrii? Spróbuj działa. Zegarkiem przyjąć. Pyk, pyk, pyk. Proszę, można? Można. Dzwonić klientów. Czy promocja? To ja pójdę się na piwo. 21, a my nadal. Nie jest tak normalnie, wiesz? Witamy na albańskiej ziemi. 32 stopnie w cieniu. No. Pojechalibyśmy kawałek, tylko ja nie pamiętam, czy tam było gdzie zawrócić. No. Proszę bardzo. Jakby jakiś znany klub piłkarski poszukiwał rozwiązania na koszenie trawy, proszę. Wrazem w Albanii znaleźli. Ja poproszę 1% od oszczędzonych kosztów. Nora mnie od rana do wieczora. No, ale? I jeszcze tego głodzi. Ale? Ale? No, ale. Zabiję cię, jak na tego nie będzie żarcia. No, zobaczymy. No sklep będzie. Ale to jest albańskie poczucie bezpieczeństwa, nie? Proszę. Szybka pękła. Przecież nie zawsze trzeba zakładać nową. No masz? Muszę pójść. I powiedziała to z fochem. Zauważyliście? Co sądzimy tutaj? Na pewno nadgonimy na czymś, na czymś innym. Co tam, że nie wejdzie? Wejdzie! 100 euro musieliśmy dopłacić za tą miejscówę. Proszę, na kibie. Czego to jest?
Toyota Land Cruiser czy coś takiego. Żeby nie było, jest również dzisiaj plaża. Jest opalanie, więc nic więcej nie będzie. Idzie księżniczka. Ale to? Mówię, że księżniczka idzie. Dzisiaj jechaliśmy coraz wyżej i wyżej i wyżej. I już wyżej się nie da. Aż w końcu Agi zaprotestowała, że ona już wyżej nie podjedzie. Śpimy sobie tam, Merlika. Podobno wspaniałe miejsce do oświadczeń. Ciekawe, ciekawe, czy wziął pierścienie. No będziemy tak milczeć 27 sekund nagrane i co ludzie na to powiedzą? Ja się nastawiłam na słuchanie. Aaaa! Zawczasu się ładnie ubrałam i umalowałam nawet dzisiaj. Ja też się trochę tam umyłem. Kochanie, czy naprawdę shopping aż tak wzywa, że musisz biec 5 metrów przede mną? Tak, ale wiesz, że ja zawsze jestem szybsza od ciebie. No tak, to prawda. Wiedziałem, że tam wejdzie Dolce Gabbana, Prada. To było na bank, to było po prostu pewne. Tam reszta, suweniry, po co komu suweniry, jak jest Dolce Gabbana i Prada. Była tam. Dzisiaj dla odmiany Aguś mnie namówiła na piwo. Ona pije lokalne Heinekena, a ja ogólnie dostępne Tirana. A żeby z drugiej strony był ładny widok, też lubimy popatrzeć na piękne okoliczności przyrody. Chwila przerwy w lokalnym barze. Pozdrowienia dla Sepka. Ostatnio szukamy coraz gorszych knajp. Tam jest teraz... Kasa nam się pomyśle. Nie jest tak źle, natomiast tam jest po prostu coraz ciekawiej. No widzę, że cały czas tu zobaczcie, patrzcie, jaka gwiazda, jakie ma parcie na szkło. Nie no, chciałam tylko powiedzieć, że mało turystów, bo wszyscy normalni ludzie tylko leżą na plaży teraz. Normalni ludzie to się chowają od słońca, moja droga, bo się boją raka skóry. Marują się filtrami, nóżki mają zanurzone w zimnej wodzie. Filtry nic nie dają, to jest ściema komercyjna. Dwie windy. Nawet sufit jest czysty. No ale nie jest czyściej niż w Grecji, naprawdę? Nie widzisz tego? Co? Nie widzisz tego? Proszę. Można ocenić samemu. Ale mają rozmach. Proszę bardzo. To nie, pomnik przynajmniej 30 metrów musi mieć. Proszę, kamienny most, chyba zabytkowy ten już naprawdę. Zabranie to kapienie. Przecież nie kapie się. No zając kukurydzą. No ja nie wierzę. Taką małą fontannę znaleźliśmy. Już koniec? Bo nie wiem. Które ci się podoba? Które byś sobie życzył, żeby poszłamy? Tej różowej. W tej różowej. Bardziej popularny sklep. Skopie, to jest sklep z sukniami ślubnymi. Aha, żeby nie było, tu jest, tam jest i tam jest. I tak co kawałek. Tyle tkanin w jednym sklepie. Zobacz to. Nie ma u nas takiego sklepu. Woda? Nie. Ale możesz biec. Jak samopoczucie? Dzisiaj?
Jest dobra pogoda, nie ma 35 stopni, więc chodź. Nareszcie można żyć. Trochę główka bolała od rana, ale dostał lekarstwo i jest lepiej podobno. Pomogło? Pomogło. Rumuński kontakt w rumuńskim stylu. Internet nie działa. Witamy z Rumunii. W poszukiwaniu do jedzenia trafiliśmy na kościół. Patrz, patrz, bo może to jedyna atrakcja w tym miejscu. To chyba jest jedyna atrakcja w tym miejscu. Ale co tam widzisz? Co? Matko Boska. Ale że tak nisko? Tak nisko tam? Zbudowany. Pani czuje po pierwszej burze na Przełęczy Górskiej? Tak, jak widzisz. Zestresowana? Tak, jak wyglądam, tak się czuję. No ale opowiedz trochę, co się działo? No fantastycznie. Proszę. Dzisiaj rano 35. Dosyć wszystkiego. Potem deszcz, a teraz śnieg. A i burza. Moc atrakcji. No proszę. Jadą chłopaki. Śmigamy. Gdzie? Na jakiś na temat, pan tam śmina? No. Oby nas deszcz nie spotkał. I oby asfalt był wszędzie. No prawie wszędzie.